A wiesz, to bardziej do Krzaka pytanie, bo mam sprzeczne informacje. Ty powinieneś to pamiętać. Początki zjednoczenia. To jest 2001 czy 2002? Jaka jest prawda? 2001. To jest na pewno 2001, bo myśmy zaczęli w 2001 imprezy, dokładnie 7 marca zaczęliśmy pierwsze reggae fazy, a tego samego roku, 22 lipca, wystąpiliśmy w CDK-u na imprezie, która się nazywała regowy, Manifest Regowy i tam po raz pierwszy nazwaliśmy się jako Zjednoczenie. Czyli to był 2001 rok, na pewno. Bo a nazwa się wzięła stąd, że Pablo miał piosenkę, że łączymy reggae, stare z nowym, więc to jest takie połączenie, muzyczne zjednoczenie i stąd A nazwa. mnie się to zawsze z takim dobrym żartem kojarzyło, z tych wszystkich takich spółdzielni inwalidów, wiesz, za komuny. A One to... się nazywały albo Zjednoczenie, albo Świt, albo wiesz. Tak, to jest częste. Nam się zdarzyło kiedyś, że na jakimś plakacie, nie pamiętam, czy to w Radomsku graliśmy, czy gdzieś w jakimś takim mniejszym mieście i było napisane Stowarzyszenie Sound System. Dobre! Bo to, że byliśmy nazywani Zjednoczone Sound Systemy, Zjednoczenie Sound Systemów, to już się zdarzało, ale Stowarzyszenie Sound System to był naprawdę dobry strzał. No ale poza tym, fajne. dzięki temu mamy swoje ulice w Warszawie, bo jest Aleja Zjednoczenia na Bylanach, nie? To też jest taki dowcip, że przyjechali do nas przyjaciele z Berlina, Sand Pirates. Ja na swoje tam 30 urodziny dostałem tablicę oryginalną z nazwą Aleja Zjednoczenia i ona wisiała u mnie na ścianie i ci gości przyjeżdżają i tak nagle patrzą i mówią: kurczę, oni grają dopiero 5 lat i już mają aleje, a my w tym Berlinie nawet ulicy nie mamy. Dobre. Ale to popatrz, do takiego elitarnego grona dołączyliście. Wiesz, Wałęsa ma swoje lotnisko za życia, tak? Paru tam jeszcze pomniki dostało, a wy? No pięknie się tam, pięknie. Odpowiednie układy we władzach miejskich i wszystko da się A załatwić. jak w ogóle dzisiaj wygląda scena sansystemowa? Bo to jest dla niektórych to jest jeszcze czarna magia, dla niektórych sedno życia. Ale śmiem twierdzić, że jednak więcej jest takich osób, które teraz z zaciekawieniem wysłuchają, co tam się dzieje pod skórą. Teraz się to przede wszystkim tak stało, że trochę te sound systemy się wyspecjalizowały. Co, że kiedyś generalnie się grało po prostu reggae i nieważne było, czy grasz rootsy, czy grasz, wplatałeś, zresztą my nadal to robimy, wplatałeś i stare rzeczy, i nowe rzeczy, a teraz już są takie sound systemy, powiedzmy, my gramy tylko dub z UK, my tylko dancehall współczesny z Jamajki. I to z jednej strony powoduje, że tych sound systemów jest więcej, ci ludzie więcej ogarniają tej muzyki, ale też to trochę odbiera takim bardziej eklektycznym sound systemom stałą publikę, bo jak mam posłuchać i tego, dancehallu nie lubię, to pójdę tylko na duby, nie lubię dubów, pójdę tylko na dancehallę, a z trzeciej strony jest taka sytuacja, że coraz więcej chłopaków buduje własne sound systemy, własne kolumny, własne systemy nagłośnień i tego nie było wcześniej, a jeśli było, to było to znikome, a teraz jest wykwit takich załóg i tutaj Tak. naprawdę sporo ich można wymienić. Dobrym przykładem jest to, że jak ostatnio mamy właśnie mieć imprezę w tym samym terminie co Dancehall Massacre. Zastanawialiśmy się, czy to będzie jakoś przeszkadzać. Stwierdziliśmy, że są to na tyle inne publiki, nasza raga muffinowa, bardziej dubowa też, rabadabowa, a publika dancehallowa, że może tam ze 3, 4, 5 osób się pokrywa, a reszta to są zupełnie inni słuchacze. O kurde, ale to wiesz co, zaintrygowało mnie to, co powiedziałeś o załogach, które zaczynają budować swoje głośniki i tak dalej, i tak dalej. To jest powrót trochę do takich czasów, o których kiedyś tak barwnie opowiadał na przykład Brylewski, jak tam opisywał te same systemy londyńskie sprzed tam, no, prawie 30 lat. Tak, i to nadal jest właściwie w tych kręgach dubowych na całym świecie. Tutaj też właśnie puryści często do nas mają pretensje do naszej nazwy, bo co wy za sound system, jak nie macie własnych paczek. Więc nam gdzieś na zachodzie nie masz prawa nazywać się sound systemem, jeśli nie wozisz ze sobą całej ściany dźwięku i całego szpeja muzycznego. Ale w Polsce od kilku lat, od jakichś 10 może zaczęły powstawać naprawdę i to coraz młodsze ekipy. I no naprawdę zaskakujące, ale na przykład niespodziewanie jedną z najlepszych imprez na naszej trasie była właśnie na dubowym sound systemie w Częstochowie. To była ostatnia impreza trasy i po prostu to też nie jest zawsze tak, że no, to jest też ciekawostka, że na tych głośnikach najczęściej oni grają duby i usłyszenie innej muzyki, czyli dancehallu, rabadabu na tych głośnikach to jest zupełnie inne doświadczenie, zarówno dla nich, jak i dla nas, bo my z kolei gramy zawsze na klubowych głośnikach, które miały inną dynamikę, inne brzmienia. Ale to też trzeba powiedzieć, że zrobienie takich paczek jest rzeczywiście bardzo kosztowne. W związku z tym, żeby się utrzymać, na przykład jedna ze znajomych mi ekip wynajmuje paczki na imprezy disco polowe.
To jest tak, że dubowe wielkie głośniki robione ręcznie występują jako, ten, jako podkład muzyczny na imprezy disco polowe gdzieś tam pod Warszawą. Ale to się chyba da łatwo wytłumaczyć, czemu tak jest. No myślę, że tamta publiczność to też oczekuje, jakkolwiek nie jest różna, znaczy jakkolwiek jest różna od waszej, to jednak oczekuje nie, czasami tego samego, po prostu dostać taki potężny wpierdol dźwiękiem prostym. No tak, a poza tym to jest jeszcze bliżej, bo jak się posłucha i wsłucha się w teksty jamańskie, to naprawdę reggae i to jest taki jamański disco polo, no, o majteczka w kropeczkach, o barabara, trochę o kasie, trochę o gangsterce i tak wszystko się tam znajdzie, to takie tylko na jedno kopyto, klawisz, lecimy riddim. W drugą stronę to parafrazując, słyszałem jakieś takie, niedawno takie powiedzonko, ktoś żartobliwie oczywiście opisując zespół YouTube, powiedział, że to jest takie irlandzkie Demono, nie? Myślę, że coś w tym jest. W takim układzie można powiedzieć o reggae i całej jamańskiej scenie, że to jest takie... Takie jamańskie disco polo. Ten współczesny dancehall na pewno. Może bez sceny roots, bo to jednak nie mamy jeszcze tej, nie mamy piosenek disco polo o potrzebie unifikacji, jedności. I walki. Tak. No, ale to wszystko przed nami, wiesz. To jest tak, teraz, teraz przy tych silnych różnych trendach takich powrotu do korzeni i tak dalej, może też powinniśmy mówić o powrocie do korzeni, tak jak Jamajczycy nawijają o tym, żeby powrócić do Afryki, to może my gdzieś tam do Sarmacji, czy gdzieś może do Sarmacji, do Biskupina. Albo do Biskupina wszyscy. O, Wyspa Wolin, Biskupin. No, ale Wolin to wikingowie bardziej. Trochę pogaństwem tutaj zaczyna trącić. Miał tego cztery twarze, to kto to miał? Ten Światowid. Mówisz, Światowic Sound System. No, w skrócie masz Tak, i Gniewko. Mieszko. Mieszko Paweł. Mieszko i Lech. Jest. I DJ Lech. Może być. I koniecznie w mono. I Sweet Mama Biskupin zamiast Sweet Mama Afrika. Co? Nie, a słuchajcie, po co są systemy wydają w ogóle płyty? Szczerze mówiąc, my chyba jesteśmy jeden z niewielu sound systemów, który w ogóle wydał płyty na świecie. Więc... Co wam się stało w głowę? Ja myślę, że to przede wszystkim to jest zasługa tutaj tego młodego człowieka obok mnie, bo to on nam tym starym prykom po 14 latach dodał tych skrzydeł i to on nas trochę był tą siłą napędową. No. Czyli zwykle jest tak, że jak się popatrzy właśnie na czy Jamajkę, czy Wielką Brytanię, to zwykle jest tak, że ekipy nie wydają płyt sound systemy jako takie, tylko sami wokaliści solowe numery. Natomiast no, są pewne ekipy jak Mungos Hi-Fi, którzy są też ekipą producencką z jednej strony. Oni za to dobierają sobie różnych wokalistów. Tutaj ja myślę, że to było tak, że my stale występujemy, no Krzak, Pablo, Pawo i ja. I był jakiś taki moment, kiedy stwierdziliśmy, że warto coś podsumować, jakiś tam etap współpracy, różne pomysły muzyczne i tak dalej. I stwierdziliśmy, no, że jako, że to jest dla nas naturalne, że zawsze razem występujemy, że... Chłopaki, nagrajmy, będą za X-y. Wiesz, to jest muzyka niszowa, jak nam się zwróci, to będziemy szczęśliwi, no. Nie będziemy mieli, nie mamy pokoju w tym wspaniałym zameczku. Jeszcze nie. Nie płacicie za pałac? Nie. Znaczy, pewnie płacimy, ale nie mamy jeszcze w nim pokoju. Jeszcze nie mamy w nim udziałów, no. A słuchajcie, a jak to jest na przykład, czy za granicą jesteście grani, na przykład chociażby ze względu na tą multijęzykowość numeru, no. Czy wiesz co, to jest tak, że z jednej strony widać, ja myślę, że dosyć mocno taką ścianę jednak cały czas pomiędzy wschodem a zachodem i widać, że czeskie ekipy, rosyjskie, polskie, bardzo ciężko jest im się przebić do takiej świadomości zachodniego słuchacza. I to nie jest chyba tylko kwestia akcentu, no bo też francuscy nawijacze też... Nie na zasadzie jakoś... ciekawostki? Ale to się zdarza, właśnie chciałem powiedzieć, że to się zdarza. Ja miałem taką historię, byłem w Korei Południowej parę lat temu, gdzie występowałem na imprezie soundsystemowej, gdzie wchodzę, patrzę, widzę, idę ulicą w Seulu, patrzę, jest bar reggae, wchodzę do baru reggae, no i tam zaczynam gadać z właścicielem, który jest Japończykiem mieszkającym w Korei, takim bardzo uduchowionym rastamanem słuchającym rootsu, no i tak na dźwięk tego, że jestem z Polski, on mówi: a to poczekaj, to chyba wasze. I puszcza KCZ-a razem z Dread Squadem, prawda? Zatkało mnie kompletnie, ale czy widać, że są takie drogi, ale... Ale kupił czy ściągnął z netu?
Jak jego znam, to sądzę, że kupił, że kupił i ten. Musiał kupić. Tak. Ale to też jest tak, na razie nie jesteśmy jeszcze grani przez DJ-a, bo mało sami podróżowaliśmy z tą płytą i dopiero gdzieś tam to dotarło, ale ja mogę powiedzieć ze swojej strony, że na pewno w Kenii była grana, bo znajomi pojechali do Kenii i na jakąś tam wycieczkę, wiadomo, ale są takie filmiki na YouTubie, że gdzieś tam w Kenii się bawią. Ostatnio moi znajomi wrócili z Indonezji i też tam na jakimś lokalnym sound systemie, gdzieś tam, ale to były z desek, zbite kolumny, pokazywały mi filmiki, że tam leci don. I, no i czasami piszą też do nas jakieś tam ekipy z Włoch, z Francji, że się jarają. Mnie najbardziej przeraziło, bo tam jest fragment, gdzie nawijam po francusku i jacyś Francuzi napisali, że przesłuchali i byłem mocno przerażony, czy to jak ocenia, ale byli zadowoleni, że ktoś nawijał po francusku poza tym. I na pewno najbliżej jest grane, o to mogę powiedzieć, bo moi koledzy, ja tam siedziałem dosyć długo, 4 lata, więc mam tam, jest spory masyw regowy i oczywiście domagali się płyty, więc została im wysłana i wiem, że jest grana przynajmniej. No to fajny feedback macie. Mówicie, że nie płacicie za pałac. Ktoś się szykuje, po 15 latach niemalże się szykuje, wiesz, wybuch międzynarodowej kariery. Oby. No. A to wiesz ci co, to rozliczmy się jeszcze z przeszłością, jak Ola mi przesyła na przykład informacje o was, to wszyscy tak delikatnie piszą o nieaktywnych członkach. Jak to do cholery? Znaczy albo się jest, albo się, a wiesz, no to nie jest tak jak z Kubusiem Puchatkiem, że im bardziej zaglądał do środka, tym mniej było go na zewnątrz. Wiesz co, ja myślę, że przede wszystkim no, trzeba zwrócić uwagę na to, że my nie jesteśmy zespołem, nie jesteśmy Lady Punk, nie jesteśmy taką ekipą, która gra stałe koncerty, my gramy imprezy, więc to też często jest tak, że czasem gram ja z Krzakiem, czasem gra Pablo z Krzakiem, czasem gramy wszyscy, czasem Krzak gra sam, a od czasu do czasu po prostu regenerator na przykład przychodzi i gra. No nie jest to zbyt częste, natomiast to nie jest taki kolektyw, który ma stały jeden materiał, jest dużo freestylowania, jest dużo improwizacji, więc te osoby, które rzadziej mogą sobie pozwolić na to, żeby się pojawić z różnych przyczyn, jednak się pojawiają i regenerator się pojawia. My też uznajemy, że jesteśmy trochę jak włoska mafia, czyli od nas się po prostu nie da odejść. No to jest właśnie też tak, że tutaj wszyscy jesteśmy kolegami, nikt nikogo z zespołu nie wyrzucał, bądź nie przyjmował do tego zespołu, tylko po prostu przyszliśmy, śpiewamy i jeden ma więcej czasu. Jak ja byłem na Ibizie, chłopaki też grali często pod szyldem Zjednoczenie z innymi DJ-ami, więc to nie ma jakichś takich tutaj... Ale trzonem jednak jak to jest... Powiedzieliście, że jak jesteście jak włoska mafia, to już sobie wyobraziłem, jak Rekin wydaje, wiesz, płytę albo teraz Pablo i przychodzi, dobra chłopaku, wychowaliśmy cię, to teraz oddaj. A jak nie, to ryba w gazecie wysyła, naprawdę. Łebkę ja w łóżku. Nie no, śmieję się, oczywiście się śmieję. W Hydrozagadce były urodziny, dobrze pamiętam? Premiera była. Premiera. A teraz urodziny też. Teraz będą w Hydrozagadce, tak. Ale to się będą różniło od siebie te rzeczy, czy po prostu będzie taki sam w pieprz? Będzie jeszcze większy w pieprz, bo tamta impreza była troszkę bardziej dancehallowa, ragamuffinowa, a tutaj mamy dwie duże gwiazdy z Wielkiej Brytanii. Nie będziemy grali na klubowej nagłośnieniu, tylko właśnie już na zbudowanych paczkach przez naszych kolegów. Z Pabianic. Roots Melody. I, no i właśnie te gwiazdy przede wszystkim, czyli i dubowo, więc będzie mocno dubowo, rabadobowo, oprócz tego ragamuffinowo na pewno. Tak, tak. Wystąpią goście, których... No właśnie. Bo właśnie my teraz na urodziny stwierdziliśmy, że najlepszym sposobem byłoby zaprosić tych gości z zagranicy tak zwanej, którzy nam się nagrali na płytę, więc będzie King General, który razem z nami nagrał piosenkę Siła Mikrofonu i Dougie Conscious, czyli Bush Chemist, który zrobił nam redeem do piosenki Radical. Stwierdziliśmy, że to będzie dobre podsumowanie. Poza tym jest jeszcze jedna ekipa, Vibration Lab, to też jest bardzo dobra brytyjska ekipa, więc będzie trochę inaczej stylistycznie, właśnie bardziej dubowo, bardziej basowo. Po pierwsze, żeby nie robić dwa razy tego samego, po drugie właśnie chcieliśmy wykorzystać na jakoś ten moment, żeby móc zaprosić kogoś z zagranicy do Warszawy, to się aż tak często nie zdarza. Tak, poza tym no, naszym drugim imieniem obok Zjednoczenia jest Zaskoczenie, więc dlatego przygotowaliśmy, staram się, żeby każdy... A trzecim Zbezczeszczenie. Zbezczeszczenie, ale to już wewnętrzna nazwa, ale staram się... Jak w Czasochowie grać. Tak, ale staram się, żeby każdy z naszych urodzin trochę inaczej wyglądało, nie? Nie ma tak, że... Tak. Wiadomo, że się powtarzają niektóre ekipy, bo są nasi przyjaciele, ale generalnie goście są różni i... Na następne zapraszam Marlę Rodowicz, później, prawda, tam... Krzysztof Krawczyk Myślałem, że będziecie się sięgali po takie młode pokolenie, że jak jest Damian, to już tam jeszcze...
paru innych się wynajdzie. Nie, jesteśmy starsi, więc wolimy klasykę. No dobra, no to wszystkiego najlepszego z okazji urodzin, moi drodzy. Dziękujemy bardzo. I ten, płaćcie za te pałace, miejcie z czego.